Cześć, z tej strony Mike, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam na drugą część materiału z relacji wideo ze spotkania CryptoStock, z 29 spotkania. Dzisiaj z kolei prelekcja Maćka Tomczyka z kryptoekipy, znanego oczywiście Wam wszystkim najprawdopodobniej. Dzisiaj Maciek opowie o sporcie w świecie krypto. Zaczynam. Przechodzimy do drugiej części naszego spotkania. Czeka nas druga prelekcja. Świeżo wrócił spod Łomży. Szukał gemów. Za stodołą, dokładnie. Nawet powstała o nim piosenka. Słuchajcie, znany i lubiany twórca YouTube'owy, naczelnik kryptoekipy. Powitajmy brawami Maciek Tomczyk. Lecimy. Dobra, już leci tutaj. Włączam. I teraz już powinno. Czekaj tu. Czekaj. Może nie włączone. O. Czekaj, hop. Czekaj, coś tu się. A, dzień dobry. Zobaczmy, czy jest włączone. Proszę bardzo. Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Maciej Tomczyk. Muszę się też przedstawić, bo koleżanka bardzo ładnie się przedstawiła, więc ja nie będę gorszy. Pochodzę z Białegostoku, a nie z Łomży, to tak na początek. Mam jedną żonę ciągle, bo już jakieś plotki ostatnio są, że mam ich więcej, także to jest czasami ten pierwszy poziom. Ja się też nie przyznam. Nie? No ale wytrzymała ze mną naprawdę ciężkie czasy, te spadki, kiedy człowiek siedział gdzieś tam schowany w pokoju, nie wychodził z domu, więc chyba ją jeszcze kocham, a ona chyba kocha mnie, więc razem gdzieś tam sobie w tym świecie krypto działamy. Jeżeli chodzi o mnie, słuchajcie, na rynku kryptowalut jestem 5 lat, jestem od roku 2017. Przeżyłem ciężkie czasy na rynku krypto, krótko mówiąc, gdzieś tam zacząłem inwestować w 2017, zbudowałem całkiem fajny portfel z małej kwoty, a potem wszystko straciłem. Potem bańka pękła, rok 2018, nie realizowałem zysków, uważałem, że to będzie rosło w nieskończoność, a ja gdzieś tam będę milionerem, więc to tak pokrótce. Natomiast od tamtej pory, czyli tak naprawdę od roku 2017, systematycznie buduję swój portfel kryptowalut długoterminowy, więc nie jestem traderem, nie jestem spekulantem, stawiam na fundamenty, na realizację zysków i tak naprawdę stawiam na to, żeby mieć w swoim portfelu cały czas więcej Bitcoina i Ethera. To są takie dwie moje podstawowe pozycje. Z ważniejszych rzeczy interesuję się sportem. Jestem teraz na diecie, dlatego nie to, że nie chciałem z Wami rozmawiać, ale nie wchodziłem tam, gdzie była pizza, żeby mnie po prostu nie kusiło. Więc tak to wygląda. No i słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś, co jest dla mnie mega, mega ważne. A więc porozmawiamy sobie o sporcie i o blockchainie. Mam takie pytanie, czy są w ogóle na sali osoby, które mają w swoim portfelu jakiekolwiek projekty, które są pośrednio albo bezpośrednio związane ze sportem? Okej, czyli mało, bardzo mało. Albo nie wiedzą. Albo nie wiedzą. Słuchajcie, dlaczego dzisiaj taki temat? Ano dlatego, że tak naprawdę dobry inwestor działa tak, że cały czas szuka nowych trendów na rynku kryptowalut i to, że jedni ludzie na tym rynku zarabiają, a inni nie, to często wynika z tego, że ktoś potrafi czytać trendy, tak, i wie, co nadejdzie, a ktoś nie wie. W mojej prywatnej opinii sport i blockchain to jest trend, który zostanie z nami na dłużej. Natomiast muszę powiedzieć szczerze, że rok 2021 i ten, który trwa, czyli 2022, to był niesamowity przełom, jeżeli chodzi o sport i blockchain. Czyli powstało bardzo dużo projektów, a przede wszystkim branża krypto pokochała sport i zaczęła tam inwestować, pompować potężne pieniądze. Pamiętam, kiedy gdzieś tam jako dzieciak oglądało się mecze, gdzie na koszulkach piłkarzy były różnego rodzaju, słuchajcie, firmy. Zazwyczaj to byli giganci, nie wiem, Microsoft. Potem poszliśmy w bukmacherkę. Kto interesuje się piłką, to wie, firmy bukmacherskie. Dzisiaj to krypto rozdaje pieniądze w sporcie i chciałbym Wam dzisiaj to pokazać. Natomiast nie będziemy rozmawiać bezpośrednio o tym, na jakim etapie jest projekt, czy warto kupić, czy nie kupić, po ile jest token, ile spadł, to nas nie interesuje. Dzisiaj nas interesuje to, jak świat krypto wchodzi do sportu, jakie to są pieniądze, słuchajcie, i jak to wszystko wygląda. Oczywiście trzeba zacząć od potencjału. Tak jak wiecie, jeżeli chodzi o kibiców,
Jeżeli chodzi w ogóle o ludzi, którzy interesują się sportem, mamy wiele, wiele dyscyplin. Na pierwszym miejscu jest oczywiście piłka nożna. Wiele osób, w tym Mike, pewnie chciałby, żeby to była koszykówka, ale tak nigdy nie będzie najprawdopodobniej. No i trzeci na przykład, słuchajcie, jest krykiet, co może być dziwne, tak? Dla wielu osób, no bo w Europie krykiet nie jest gdzieś tam popularny. Natomiast sam potencjał, słuchajcie, jest bardzo duży. Tutaj macie taki slajd, który pokazuje tak naprawdę potencjał ludzki, jeżeli chodzi o zainteresowanie sportem w 10 gdzieś tam największych dyscyplinach, tak? A więc, tak jak tutaj widzicie, naprawdę potężny potencjał. No i jeżeli chodzi o tokenizację klubów, bo też o tym trochę będziemy mówić, natomiast na początku zaznaczam, nie chodzi tutaj o tokenizację security, czyli to, że jakiś klub jest tokenizowany, jeżeli będziemy mówić dzisiaj o tokenizacji, to znaczy to, że ma jakieś, że jakiś klub wydał przy współpracy z projektem jakieś fan tokeny, ale to nie jest jednoznaczne, że to jest security, to nie są akcje, tak? Czyli to, że wy inwestujecie w tokeny klubowe, na przykład, nie wiem, Juventusu, to nie oznacza, że macie jakiś udział w klubie, to jest zupełnie coś innego, tak? Natomiast jeżeli chodzi o samą tokenizację, jest to absolutnie, słuchajcie, sam początek i tak naprawdę pokażę wam, jak to wszystko się rozpoczęło i jak teraz dalej to wygląda. Jeżeli chodzi o Polskę, mamy dopiero jeden tak naprawdę klub, niestety albo stety, Legia Warszawa w Białymstoku, średnio lubiana, no ale u nas też w kryptoekipie, słuchajcie, nie ma żadnych podziałów. Tutaj też są chłopaki z Warszawy, więc witam serdecznie na białostockiej ziemi. Zobaczymy, czy wyjdziecie w ogóle stąd. Jeżeli chodzi o Europę, świat, Europa 64 kluby, świat 71, więc tak naprawdę jest to sam początek. I jeżeli chodzi o moją przygodę, jak ja w ogóle wszedłem w świat sportu poprzez właśnie blockchaina, to była końcówka roku 2019. Ja jestem kibicem Juventusu, też właśnie dzięki projektowi Chili, z którego jestem ambasadorem, w końcu po kilku latach dostałem jeden bilet na mecz, ale za resztę musiałem sam zapłacić, tak? Więc to nie jest tak kolorowo. No ale w końcu pojechałem po tylu latach na ten mecz. Końcówka roku 2019, włączam reklamę w internecie, patrzę, siedzą piłkarze w szatni, pokazują jakąś aplikację, mają jakieś fan tokeny, a kibice mogą decydować o bardzo prozaicznych, aczkolwiek ważnych rzeczach. Na przykład o tym, co może zrobić piłkarz po strzelonym golu. No, wcześniej gdzieś tam nie mogliśmy nigdy o tym decydować. Więc Chili's to jest taki prekursor, który zaczął tokenizować sport, zaczął tak naprawdę wydawać fan tokeny dla kibiców. Natomiast Chili's dzisiaj to jest cały ekosystem. Jeżeli chodzi o Chili's'a, no to na ten ekosystem dzisiaj składa się 120 partnerów, w 25 krajów i z 3 kontynentów. To, co jest bardzo ważne, nie wszystkie dyscypliny sportowe zostały już stokenizowane. Jeżeli chodzi o piłkę nożną, mamy 56 zespołów i tutaj tak jakby nie ma problemu. W większości to są drużyny z Europy, tacy giganci jak Barcelona, Juventus, PSG. Jeżeli chodzi o e-sport, ja akurat w ogóle e-sportem się nie interesuję i nawet jeżeli inwestuję w projekty, które wychodzą spod skrzydeł Chili's'a, no to te drużyny e-sportowe gdzieś tam są z boku. Natomiast jak słucham niektórych naszych polityków, to oni chcą normalny sport wymieniać na e-sport i mówią, że to jest zdrowe i mądre. Z czym się oczywiście nie zgadzam. Sporty walki, dwie federacje, w tym UFC, tutaj myślę, że każdy kojarzy. Motosport, a więc Formuła 1, koszykówka, 28 zespołów, to jest NBA. I tu jest właśnie taka różnica, że jeżeli chodzi o koszykówkę, to są partnerzy Chili's'a, ale nie zostały jeszcze wydane fan tokeny. Czyli krótko mówiąc, jeżeli ktoś jest fanem Lakersów, tak na przykład, to może być jakaś tu umowa z Chili's'em, ale tych fan tokenów nie ma, dlatego że sytuacja prawna w Stanach Zjednoczonych jest taka, że te tokeny jeszcze nie zostały wydane i moim zdaniem to będzie absolutnie mega wielki drive i to będzie game changer dla całej branży, kiedy Chili's, albo być może, słuchajcie, jakiś inny projekt, bo jeżeli nie ma jeszcze umowy, to nie wiadomo, kto wyda te fan tokeny, otworzy Stany Zjednoczone i otworzy właśnie NBA, tak? Jeżeli chodzi o tenis, mamy tutaj jeden token, futbol amerykański, jeden zespół, na tej samej zasadzie co NBA, czyli jest umowa, ale nie ma jeszcze tokenizacji. No i oczywiście krykiet, to są Indie. Ja akurat tego nie śledzę, ale też potężny rynek. Tak jak mówię, jeżeli spojrzycie sobie na ranking najbardziej popularnych gdzieś tam dyscyplin, to krykiet będzie na wysokim gdzieś tam miejscu. Jeżeli chodzi o Chili's'a, bardzo duże pieniądze na marketing. Ostatnim ambasadorem został ten pan, drugi najlepszy piłkarz na świecie po Cristiano Ronaldo, więc... Ale to oczywiście zależy też, kto kogo woli. Natomiast bardzo ważne jest to, że Chili's idzie w wielkie nazwiska i gdzieś tam idą tutaj duże pieniądze. No i słuchajcie, co wchodzi tak naprawdę w skład tego ekosystemu? W jaki sposób tak naprawdę Chili's dokonuje tej tokenizacji? Najważniejszym produktem w ekosystemie Chili's jest aplikacja Socios. I dlaczego w mojej prywatnej opinii ona jest taka innowacyjna i dlaczego moim zdaniem właśnie poprzez Chili's ten sport będzie się niesamowicie rozwijał?
Dzisiaj, jeżeli miałbym wziąć pod uwagę, kto kupuje te fan tokeny, to w 90% to są spekulanci. To są ludzie, którzy chcą kupić token, na nim zarobić i go sprzedać. Tak samo jest na rynku NFT i Play and Earn. Dzisiaj mamy w Play and Earn, ilu mamy graczy? 5%, 4%, a reszta to są tacy ludzie jak ja, tak? Kupują i sprzedają. Ja nie jestem gamerem. Natomiast bardzo ważne jest to, że Chili wprowadza takie rozwiązania, które będzie wprowadzać zwykłych kibiców, jak ja to mówię, tylnymi drzwiami. Czyli mając aplikację Chiliza, weźmy przykład sobie, zróbmy na Legii, bo to będzie, myślę, że dobre, nie, panowie? Zróbmy na Legii, dobra, ale to jest polski klub, to jednak zróbmy. Kibice Legii po stokenizowaniu mieli możliwość kupowania przez taką aplikację, która jest do pobrania na iOS-a i na Androida, mogli kupić te fan tokeny Legii. Mega, mega to jest to, że zero znajomości na krypto, nie trzeba zakładać żadnych metamasków, żadnych portfeli, na niczym nie trzeba tak naprawdę się znać. Kartą kredytową kupujemy bezpośrednio na aplikacji kryptowalutę Chiliz i oczywiście potem za tego Chiliza kupujemy fan tokeny. A więc bardzo ważne to jest to, że jeżeli mamy możliwość kupienia tych tokenów przez aplikację, to się nazywa FTO, a więc Fan Token Offering, no to zawsze dokonujemy tego za kryptowalutę Chiliz. Czyli tu jest ta pierwsza taka duża użyteczność, nie ma innej możliwości gdzieś tam kupienia, tak? No i jeżeli chodzi jeszcze, słuchajcie, o samą aplikację, no to oczywiście nowe kluby, dostajemy informacje, podpisamy partnerstwo, mija kilka tygodni, kupujemy te fan tokeny. I jeżeli chodzi o sprzedaż potem tych fan tokenów, możemy bezpośrednio handlować nimi na aplikacji, ale jest również drugi produkt, a więc giełda Chiliz.net. Natomiast sama aplikacja nie jest tylko po to, żeby kupować tokeny klubowe, nie służy tylko i wyłącznie do tego, żeby ludzie z całego świata mogli kupować właśnie fan tokeny swojej ulubionej drużyny, ale również jest robiona po to, żeby łączyć fanów, kibiców z zespołami, tak? No i tak jak Wam mówiłem, jednym z zastosowaniem właśnie tutaj jest to, że na przykład mamy mecz, i zwykły zjadacz chleba z Białegostoku może zagłosować, co zrobi na przykład Paulo Dybala po strzeleniu bramki. Albo na przykład to, z czego zawsze pan Paragraf się śmieje, już chyba ze 3 razy to mówił, kibice Legii, więcej nie daliście rady chyba wymyślić, zrobili coś, Legia zrobiła coś takiego, że mogliśmy zadecydować osoby, które miały te fan tokeny, jak będzie wyglądał zagłówek w autokarze, którym Legia jeździ na europejskie puchary. Więc tak jak widzicie, są rzeczy mniejsze, większe, natomiast generalnie, jeżeli chodzi o samą użyteczność tych fan tokenów, no to tak jak mówię, to jest decydowanie na przykład też o tym, jak będzie wyglądał autokar, który wozi piłkarzy. Więc dla jednych to są rzeczy proste, niepotrzebne, jeżeli ktoś jest mocno techniczny, być może będzie. Więc słuchajcie, dla jednych to są rzeczy proste, ale niektórzy kibice cieszą się, że mogą o tym zadecydować. Jeżeli chodzi jeszcze o aplikację, mamy bardzo dużo możliwości gdzieś tam takiej interakcji z zespołami. Na przykład jest coś takiego również jak Token Hunt. Dzięki temu chodzicie sobie tam z mapką albo ustawiacie sobie GPS-a w domu i możecie sobie codziennie odbierać tokeny Chiliz albo nawet znajdować właśnie te fan tokeny, tak? Teraz dodali również możliwość typowania meczów, tak? I też są nagrody gdzieś tam dla najlepszych typerów. Generalnie chodzi też o to, żeby łączyć fanów, a więc bilety do wygrania, jak najbardziej, tak, bilety na mecze, myślę, że to jest też fajne. No i oczywiście są pokoje, tak, czyli na przykład ja mam fan tokeny Juventusu, w skrócie Juve, tak, i jestem, mam dostęp do takiego pokoju, gdzie są również kibice Juventusu z całego świata i możemy sobie rozmawiać. To, co absolutnie jest fundamentem, i bo też powiem o minusach trochę, nad czym Socios i Chiliz musi pracować, to jest edukacja. Tak jak wiecie, jeżeli w świecie krypto brakuje edukacji, to tracimy pieniądze i tak samo jest tutaj. Jeżeli to ma się wszystko rozwijać, to moim zdaniem to, co kuleje w tych relacjach pomiędzy klubami, a Chilizem i Sociosem, to jest to, że kluby tak naprawdę nie do końca wiedzą, jak ten potencjał wykorzystać. Bo to tylko od klubu zależy, co puszczą przez tą aplikację, tak? Ja jako fan, jako kibic Juventusu, chciałbym na przykład mieć możliwość, żeby dla osób, które posiadają fan tokeny, nie tylko głosowanie, nie tylko zniżki w sklepie, bo też takie są w Adidasie, ale chciałbym mieć na przykład możliwość, nie wiem, spotkania z piłkarzem na stadionie. Czyli chciałbym, żeby ta użyteczność była większa, więc jeżeli ktoś patrzy dzisiaj na Chiliza i mówi, że tej użyteczności brakuje, tak, zgadzam się. Natomiast ważne to jest to, że dzisiaj ta aplikacja się naprawdę, słuchajcie, mega, mega rozwija i tak naprawdę nie tylko jeżeli chodzi o gdzieś tam kupowanie tych fan tokenów, ale właśnie o wprowadzanie dodatkowych nagród. Tak jak tu powiedzieliśmy, bilety, tak? Masz fan tokeny, co jakiś czas jest losowanie, typujesz na przykład wynik i możesz, słuchajcie, taki bilet wygrać. To, co jest nowe, co zostało ostatnio dodane, to dla kibiców, którzy
posiadają fantokeny drużyn, które grają w europejskich pucharach. Na przykład mamy tutaj Juventus, czy PSG, czy Manchester City, które grały w Lidze Mistrzów, to dostajemy taki token Ligi Mistrzów. To jest token, który nie jest tradowany, nie można go sprzedać, tak? Ale za ten token mamy różnego rodzaju bonusy. A więc możemy dostać gadżety czy bonusy, które nie są dostępne nigdzie indziej. To moim zdaniem jest mega, mega fajne, tak? Czyli drużyny, masz fantokeny, drużyna kwalifikuje się do któryś tam pucharów i coś takiego, słuchajcie, dostajesz. A więc sama aplikacja bardzo prosto do pobrania i to jest moim zdaniem ten drive, który również wykorzystało Crypto.com, a więc w bardzo prosty sposób za pomocą aplikacji wprowadzania ludzi w świat krypto. Natomiast jeszcze raz powtarzam, dzisiaj ciągle kibiców jest mało, a jest dużo spekulantów. Natomiast ta granica się przesuwa. Wraz z edukacją, czyli Socios jest na stadionach, tak, zaraz to pokażę, jak to wygląda. Mamy coraz więcej kibiców, którzy chcą te fantokeny trzymać po to, żeby mieć określone bonusy, których po prostu nie mają innych. Kolejny produkt to jest giełda Chilis.net, a więc na aplikacji kupujemy. Jest opcja szybkiej sprzedaży i kupna na aplikacji, natomiast cały handel fantokenami odbywa się właśnie na giełdzie Chilis. Niczym to się, słuchajcie, nie różni od tradycyjnej giełdy, a więc tak naprawdę ten panel wygląda bardzo podobnie, a więc tak naprawdę jak dostaniecie te tokeny, kupicie je za Chilis na aplikacji, dostajecie sygnał, że już można je przelewać na giełdzie, jest oficjalne ogłoszenie, przelewamy je sobie tutaj na giełdę i możemy nimi tradować. I pewnie teraz się zastanawiacie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o opłacalność. Duże kluby, jak były tokenizowane, takie jak Juventus czy Barcelona, Manchester City, Inter Mediolan, te wszystkie kluby dały dobre zwroty. Mniejsze kluby, czasami kluby zaściankowe, takie jak być może Legia, już niekoniecznie, tak? Natomiast ważne to jest to, że... Natomiast ważne to jest to, że mamy coraz więcej ludzi w ekosystemie Chilis i Socios i że mamy coraz więcej prawdziwych kibiców, tak? Prawdziwych kibiców, a nie spekulantów, więc ta granica jest mega, mega przesuwalna. No i słuchajcie, tak jak mamy CoinMarketCap, macie CoinGecko, gdzie sprawdzacie ceny swoich kryptowalut, to mamy coś takiego jak FanMarketCap. To jest miejsce, gdzie mamy wszystkie fantokeny, nie tylko z Chilis i Socios, zaraz Wam powiem, kto jeszcze skorzystał z tego kawałku tortu, ale z wszystkich innych ekosystemów i bardzo łatwo możecie sobie śledzić, jaki token ma market cap, jaki jest wolumen, tak, ile tokenów jest w obiegu, możecie sprawdzić sobie wykres, więc to jest takie oddzielne miejsce. Natomiast te tokeny również są normalnie listowane na klasycznych właśnie tutaj CoinGecko czy właśnie powiedzmy CoinMarketCapie, tak? No i słuchajcie, jak to wygląda w praktyce. Ja pamiętam, kiedy w 2019 pod koniec poznałem ten ekosystem i w 2020 nagrałem pierwszy film o Chilis i Socios i od razu, jakbyście zobaczyli komentarze pod tym filmem, to jest tak, że ludzie nie wierzyli w to, że rzeczywiście te kluby mają realną umowę z Chilisem. Tak jak pamiętacie, rok 2019, dużo skamów, ICO, to wszystko się zamykało, ludzie gdzieś tam tracili pieniądze, więc nawet jak ja nagrywałem te filmy na niektórych forach, bitcoin.pl, banowali mnie, że chłopie, co ty gadasz, jaki Juventus, jaki Chilis, jaka tokenizacja, tak? Natomiast ja już wtedy, jeżeli sobie te filmy obejrzycie, wyobrażałem sobie, że kiedyś dojdzie do sytuacji, że ten ekosystem urośnie tak mocno, że kibic, kiedy włączy telewizor, nie będzie mógł obejrzeć żadnego wydarzenia w sporcie bez krypto. I to się dzieje i zaraz Wam to gdzieś tam pokażę. Natomiast game changerem było właśnie to, że Chilis poszło o krok dalej, czyli nie tylko tworzenie fantokenów, ale również reklama bezpośrednio na koszulkach. Jeszcze parę lat temu to było nie do pomyślenia, żeby krypto firma weszła jako główny sponsor takiego giganta jak właśnie na przykład Inter, tak? No i oczywiście to jest robione z dużym rozmachem, są prezentacje tych strojów, tych koszulek. Tutaj macie zdjęcie z meczu, tak to wygląda. Valencia z Hiszpanii, tutaj CEO Chilisa, również zawsze jest skrót fantokeny, a więc zobaczcie, że tutaj oni nie reklamują się jako Chilis, tylko jako Socios, tak? Bo to Socios ma być tą platformą, tą aplikacją, która napędza te fantokeny, a sam Chilis ma być zupełnie czymś więcej. Teraz wchodzi Chilis 2.0 i tak jak często mówię na swoim kanale o tym, że niesamowicie rozwijają się nowe ekosystemy, to Chilis 2.0 ma być takim ekosystemem dla projektów sportowych. Czyli jeżeli masz projekt sportowy, chcesz coś stokenizować, no to Chilis da Ci do tego narzędzia. I to jest drugi argument po otwarciu Stanów Zjednoczonych, że moim zdaniem ten ekosystem może się właśnie rozrastać. Tak to wygląda, słuchajcie, jeżeli chodzi o mecze. Legia Warszawa, tutaj znacie tych panów albo nie znacie. Natomiast tutaj chciałbym dodać, słuchajcie, jedną rzecz. Myśmy w momencie, kiedy Legia weszła do ekosystemu Chilis i Socios, ja byłem mega zadowolony jako ambasador, mimo że to Legia, to nie ma żadnego znaczenia, dlatego że cieszyłem się, że polski klub, że w końcu będziemy mieli na tej mapie sportowej polski zespół. Natomiast po rozmowach z ludźmi z marketingu z Legii, gdzie zrobiliśmy kilka zoomów, dotarło do mnie, to jest to, co mówiłem, że jest za mała edukacja.
Oni sami do końca nie wiedzieli, jak to wygląda. I wyobraźcie sobie, że nawet doszło do sytuacji, że Legia ma te fantokeny, tak? Ale NFT-ki zrobiła przy współpracy z Binance'em, a nie z nimi, tak? Gdzie też mówiliśmy, żeby tych NFT-ków nie robili, bo zwykli kibice, jeżeli nie mają użyteczności, to nic nie kupią. A jak robisz NFT-ki po jednego Ethera na Binance, gdzie jest tylko jakaś tam akcja, no to komu to jest potrzebne, tak? Natomiast jest ta Legia, to co jest ciekawe, czyli poszło o krok dalej i zaczęło tokenizować reprezentacje narodowe. Mamy Argentynę, mamy Portugalię i tutaj również, tutaj trzeba znaleźć użyteczność, tak? Ludzie pokupowali te fantokeny, trzymają je, natomiast nie ma jeszcze jakiegoś takiego drive'a, takiego zastosowania, które spowodowałoby, że ja jako kibic, bo ja Argentynę też lubię, Paulo Dybala, dobry zawodnik, teraz co prawda odchodzi z Juventusu. Natomiast musi być tutaj zastosowanie. Ale tutaj tylko zwracam uwagę na to, że Chili tokenizuje nie tylko kluby, nie tylko właśnie zespoły, ale również całe reprezentacje. No i słuchajcie, tak to wygląda na meczach. A więc kibice przychodzą na taki mecz i zastanawiają się, co to jest ten socios. Zaczynają wpisywać, pobierają aplikacje, patrzą, że są jakieś tokeny i że można mieć tutaj określone korzyści. Więc tak to wygląda na stadionach, słuchajcie, na całym świecie, we wszystkich dyscyplinach. Tylko tak jak mówię, jeżeli chodzi o NBA czy hokej, to są na razie tylko umowy. Ja liczę, że jeżeli prawnie sytuacja się rozwiąże i rzeczywiście otworzymy Stany Zjednoczone, NHL, NBA czy Indie, to będzie wprowadzenie wielu milionów użytkowników, wiele nowych portfeli i liczę, że ten ekosystem tak naprawdę dostanie dodatkowego gdzieś tam oddechu. Tak? Więc tak to wygląda. Kolejny, słuchajcie, gracz z rynku to jest Crypto.com. To jest dla mnie gigant. To, co oni zrobili na tym rynku, jest naprawdę niesamowite. To, jakie pieniądze zostały gdzieś tam zainwestowane w sport. Można powiedzieć, że Crypto.com gdzieś tam zmienił w ogóle oblicze, bo oni zaczęli inwestować w takie rzeczy, wygrywać takie przetargi, gdzie wcześniej dla branży krypto nie było to realne. Ostatnie wydarzenie, a więc Crypto.com jako pierwszy projekt kryptowalutowy zasponsoruje właśnie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które odbędą się w Katarze. Duża rzecz. Partnerstwo, słuchajcie, z Ligą Włoską, a więc Serie A. I słuchajcie, tu jest niesamowita rzecz, bo to nie jest tylko takie partnerstwo, że jak wychodzi piłkarz i ma, wiecie, za sobą te różne reklamy, tylko to jest takie partnerstwo, że obsługują system VAR, tak? Czyli jeżeli oglądam mecz, oglądam sobie mecz Ligę Włoską i dochodzi do jakiegoś faulu i sędzia sprawdza VAR, tak? No to widzimy, że sponsorem tego VAR-u jest Crypto.com. Więc to jest coś, co kibice widzą na co dzień. No i teraz ktoś mnie zapyta, dlaczego ja uważam, że to będzie nowy trend na rynku i dlaczego uważam, że to będzie tak niesamowite. Ano dlatego, że tego typu projekty jak Chilis czy Socios, one de facto nie rywalizują z giełdami, które dzisiaj mają użytkowników, tylko one idą po miliony ludzi, którzy dopiero mają wejść w świat krypto poprzez sport. I dokładnie to robi, słuchajcie, Chilis. Oni są praktycznie wszędzie. Crypto.com Arena, myślę, że słyszeliście, również niesamowicie, słuchajcie, duże wydarzenie. Sponsorowanie UFC. No i teraz tak jak w Chilisie mamy fantokeny, tak w Crypto.com mamy market, tak? Mamy market NFT. Teraz wszystkie większe giełdy mają swoje markety NFT, bo to jest trend. I możemy tam kupić NFT-ki, które są bezpośrednio związane z tym, co oni robią. Czyli sponsorują UFC, mamy, słuchajcie, NFT-ki i tutaj również. Ja nie widzę mega użyteczności dla tego. Natomiast uważam, że każdy może wydawać swoje pieniądze na co chce. Ja kiedyś zbieram kapsle po piwie, super, leżą gdzieś tam, karteczki się zbierało kiedyś. To było niesamowite. Pamiętam, jak w podstawówce się biegało, żeby tą jedną karteczkę dorwać. Czasami nielegalnymi metodami, bo kogoś tam się przydusiło, tak? Natomiast tak to wygląda, słuchajcie, tak wyglądają takie NFT-ki i rzeczywiście ludzie je kupują, tak? Czyli ktoś ma swojego ulubionego zawodnika i zamiast takiej karteczki kupuje takiego NFT-ka. I oczywiście pamiętajcie, że kupowanie NFT w paczkach polega na szczęściu. Zaraz jeszcze trochę o tym powiem. Bo to jest często tak, że te paczki są tanie, $10-15, natomiast możemy wylosować kartę, która jest warta 50 tysięcy dolarów, tak? Tak jak było w moim przypadku na przykład. Natomiast Aston Martin, kolejny partner Crypto.com, jak ktoś ogląda Formułę 1, no to praktycznie nie da się nie zauważyć. Te Crypto.com, słuchajcie, jest naprawdę wszędzie i tu jest ta sama sytuacja i również zobaczcie, jakie tutaj wyceny, tak? Najlepsza karta 90 tysięcy dolarów, tak? Na przykład. Ale są i tanie, po $200 czy po 15. To zależy od rarity, ja nie będę też tego teraz omawiał. No i oczywiście Liga Włoska. Jeżeli są jakieś ważne mecze, ważne wydarzenia, Super Puchar Włoch, tego typu rzeczy, no to tutaj jak najbardziej też tak to wygląda. No i tutaj kilka zdjęć. UFC, nie da się obejrzeć gali, tak jak kiedyś. I tutaj, słuchajcie, mega rzecz. Jeżeli ktoś śledzi sporty walki, to kiedyś było tak, że było dużo film. Był Pitbull na przykład, Dobermans. Zawodnicy wychodzili w jakich strojach chcieli. Potem to wszystko przejął Reebok. Nagle co się dzieje? Mamy Crypto.com. Potężne pieniądze, tak? To pokazuje,
jak mocno świat krypto stoi finansowo i że stać go, żeby inwestować w tak duże wydarzenia. Natomiast ja uważam, że ten świat sportu odda nam to z podwójną mocą, tak? Bo przyjdzie dużo nowych kibiców do tych właśnie ekosystemów, tak? No i tutaj macie też z Ligi Włoskiej, również jest krypto.com bezpośrednio, a więc można sobie obejrzeć mecz, że piłkarze wybiegną na przykład, wiecie, tak jak Juventus w fantokenach, a będzie też krypto.com, gdzieś tam coś jeszcze i na jednym meczu można zobaczyć 3 reklamy krypto. Więc to teraz nie ma problemu. No i słuchajcie teraz, dlaczego to będzie trend? Ano dlatego, że tak jak wiecie, Binance doskonale potrafi czytać trendy. Kto zna CZ-a i go obserwuje, to wie, że gość potrafi zarabiać pieniądze. Tak jak otworzył market NFT, gdy zobaczyli, jak duże obroty były na OpenSea i co robi Binance. Dodam tylko tutaj, że jeżeli chodzi o Chiliza, to Binance był jednym z pierwszych inwestorów. A więc Binance sam zainwestował w Chiliz. Co nagle robią? Otwierają własną platformę dla fan tokenów. Czyli nie chcą korzystać z tego, co daje Chiliz, tak? Bo wcześniej wpuszczali Chiliza jak najbardziej, czyli było tak, że fan tokeny były listowane na Binance, natomiast oni robią, słuchajcie, własną platformę i zaczynają sami tokenizować kluby, tak? Mamy Lazio z Włoch, mamy FC Porto, Portugalia, mamy Santosa i mamy drużynę właśnie z F1, tak? Z tym, że tutaj taka jest różnica, którą ja zauważyłem, że jeżeli Binance coś tokenizuje, to od razu to się łączy z umową sponsorską, że zawsze jest to na koszulkach, tak? A w przypadku na przykład Chiliz czy Socios nie. Natomiast widać, że czytają trendy i widać, że potężna kasa tutaj została zainwestowana i to nie o to chodzi, że oni chcą konkurować z Chilizem, bo tak jak mówię, sami w Chiliza zainwestowali, ale taka reklama, taka tokenizacja daje im dostęp do miliona kibiców na stadionach, gdzie nawet jeżeli prawnie nie można czegoś wywiesić, no to jeżeli jest umowa spisana, tak, to piłkarze z tym logiem biegają, między innymi właśnie z logiem Binance'a. No i oczywiście tu jest bardzo podobnie, tu nie powiem, że zostało to skopiowane zero-jedynkowo, mam tu na myśli Binance'a i Chiliza, ale tak samo, fani tu mogą wspierać swoje drużyny, mogą otrzymywać jakiegoś rodzaju NFT-ki za to, że mają właśnie dane tokeny, a jeżeli chodzi o kluby, no to mogą robić różnego rodzaju konkursy, mogą uruchomić swój właśnie token na platformie Binance'a. Jak to wszystko się odbywa? Binance Launchpad, mówię o tym bardzo często, coś co daje naprawdę dobre wyniki. To polega na tym, że jeżeli macie przez jakiś czas liczbę BNB, a więc Binance Coina, tak, no to możecie w takim Binance uczestniczyć i procentowo jest przydzielana wasza alokacja. A więc te wejście jest dla każdego i każdy z tych projektów, który tutaj widzieliście, każdy z tych klubów, które tu widzieliście, zrobił bardzo dobry wynik. Czyli jeżeli Binance coś wprowadza, robi to z bardzo dobrą pompą, z nawet lepszą niż powiedziałbym Chiliz. No i tutaj jest to samo, tak? Puchar Narodów Afryki, mamy Binance'a, tak? FC Porto, mamy Binance'a. Mamy Lazio, mamy Binance'a. Kolejny gracz, FTX. Skoro jedna duża giełda tak mocno weszła w świat sportu, Binance, tak? Skoro krypto.com jest wszędzie, no to co robi FTX? Znacie FTX-a, znacie właściciela FTX-a, fajny gościu taki z kręconymi włosami. Czuję, że tam jest pieniądz i czuję, że to jest trend. I zaczynają robić to samo. FTX Arena, tutaj mamy baseball, tak? Sponsorują ligę baseballa jako główny partner. Jako główny partner, czyli tak jak widzicie, niesamowity przepływ kapitału z krypto właśnie do sportu. Tutaj mamy Formułę 1, skoro właśnie w Formule 1 jest Socios, skoro jest Crypto.com, skoro jest Binance, no to mamy Bybita, kolejną giełdę, tak? Kolejną giełdę, która gdzieś tam tutaj inwestuje. Bybit, sponsor Borussii Dortmund, tak? A więc, tak jak widzicie, duży kapitał z krypto, duże giełdy, duże projekty, które robią aplikacje, chcą wprowadzać kibiców tymi tylnymi drzwiami i chcą właśnie w taki sposób się reklamować i to też pokazuje, jakie pieniądze dzisiaj są w świecie krypto. Kiedyś dla mnie to było nie do pomyślenia, żebym ja włączył sobie telewizor i widział tyle... Ja marzyłem o tym, żeby tak było, tak? Jeszcze marzyłem o tym, żeby mieć te tokeny w swoim portfelu oczywiście. Naturalne, tak? Natomiast dzisiaj to się absolutnie dzieje. Wiele osób nie mówi w ogóle o tym trendzie. Moim zdaniem to jest coś, co dopiero się zaczyna. I jeszcze raz powtarzam, uważam, że tak jak teraz krypto wykłada kasę na sport, tak sport odda na krypto dużo więcej. Yield Up, myślę, że też znacie, skoro to jest taka konkurencja trochę krypto.com, a więc też aplikacja, gdzie możemy pasywnie zarabiać. Skoro wszyscy idą w piłkę, no to my też idziemy w piłkę. Mamy współpracę, słuchajcie, z West Hamem, tak? Teraz, słuchajcie, porozmawiamy tak naprawdę również o sporcie, ale porozmawiamy trochę bardziej pod kątem krypto, bo tam mieliśmy tokenizację sportu, mieliśmy możliwość kupienia fan tokenów, natomiast sam play and earn, ten trend i samo NFT również zobaczyło, że na sporcie można robić niesamowite pieniądze, dlatego że wiele ludzi tym sportem się interesuje. Projekt, który wprowadzaliśmy na Polskę, jest to projekt Meta Soccer. Jest to projekt, który ma zrobić duży piłkarski metaverse.
Krótko mówiąc, mają być stadiony, mają być zawodnicy, tam mają się odbywać mecze, ludzie mogą tam grać, mają być reklamy na tych stadionach, czyli jeżeli kupisz sobie stadion, to potem możesz wpuścić tam krypto.com i na wirtualnym stadionie mieć na przykład reklamę. Niesamowite, nikt o tym teraz nie mówi, ale tak będzie. Dlatego ludzie tyle pozarabiali na przykład na działkach w sandboxie, które ja również kupowałem na początku. Dlatego to jest takie patrzenie w przód, tak? Ja już widzę ten stadion, który ja sobie kupię, już widzę tam te reklamy. I tak pewnie będzie. Natomiast to, co jest fajne, słuchajcie, że ta gra bardzo mocno jest zbliżona do rzeczywistości, czyli tutaj wszystko odbywa się po kolei. Żeby wejść do tego projektu, to co trzeba było zrobić na początku, to trzeba było kupić takiego skauta, tak? Cena była $100, teraz jest chyba razy 5, ale to nie jest ważne, bo dzisiaj nie rozmawiamy o cenach, nie rozmawiamy, tylko pokazujemy potencjał, tak? No i trzeba było kupić takiego skauta. Potem taki skaut, jeżeli go zakupiliśmy, przyprowadza nam zawodników, czyli wszystko dzieje się po kolei, tak? Potem ci zawodnicy będą uczestniczyć w graniu, a więc ten model jest zrobiony bardzo płynnie. No i teraz oczywiście to, co jest absolutnie fundamentem, to to, że na razie w tym ekosystemie jest mało osób, tak? Bo dzisiaj, żeby ten rynek urósł, żeby urósł rynek NFT i Play and Earn, to co my musimy zrobić, to przyciągnąć gracza tradycyjnego, tak, bo ich jest najwięcej, na blockchain. Tak jak w sporcie, musimy przyciągnąć kibica na blockchain. I teraz chcę Wam tutaj pokazać, że tak właśnie będzie wyglądała masowa adopcja. Nie 200 osób, które się gdzieś spotyka na jakiejś sali, nie 300, tylko to musi być duże uderzenie, to musi być fala. I teraz tego typu projekty na dużych targach gamingowych, pokazując się, będą właśnie przyciągać. Natomiast chciałbym Wam powiedzieć, jaka jest różnica tutaj, bo różnica jest absolutnie fundamentalna. I jeżeli gracze z rynku tradycyjnego to zrozumieją, to my pójdziemy bardzo mocno w rozwój rynku Play and Earn. Różnica jest taka, że inwestując w MetaSoccer, ja jestem właścicielem takiego zawodnika. Ja kupuję NFT-ka i to jest moje. Nawet jeżeli projekt się zawinie, ja mam to na swoim portfelu i jeżeli ktoś stworzy podobny projekt, a te projekty się krzyżują, gdzie będzie można to wykorzystać. Gracze z rynku tradycyjnego nie mają tej własności. To nie jest ich. I to jest ta fundamentalna różnica. No i teraz, dlaczego ja uważam, że to jest dobry projekt? A no dlatego, że jeżeli uważam, że sport i blockchain się będzie rozwijał, jeżeli piłka to jest pierwszy sport na świecie, to uważam, że któryś projekt, niekoniecznie ten, bo to jest przykład sportowy, który stworzy prawdziwy metaverse, gdzie będą wirtualne mecze, gdzie ludzie będą wystawiać swoje drużyny, grać na siebie i zarabiać za to tokeny. A tak ma być właśnie tutaj. I uważam, że to będzie gdzieś tam ta rewolucja, tak? Natomiast bardzo ważne to jest to, żeby czytać te trendy i w takich projektach być od początku. I to jest gdzieś tam, słuchajcie, fundament. No i tak wyglądają na przykład zawodnicy. Oni mają różny wiek, a więc to jest zrobione gdzieś tam bardzo naturalnie. Różne umiejętności. Tak jak wiemy, w jednym klubie grają lepsi piłkarze, w innym gorsi. Natomiast to wszystko idzie i ja widzę, że ten projekt idzie bardzo szybko. Ja powiem Wam szczerze, że zakładałem, że oni dopiero w roku 2023 gdzieś tak mocno pójdą. Natomiast tutaj zwrot tej inwestycji nastąpił już po pierwszych 2 miesiącach. Dlaczego? Bo mają własne studio gamingowe. I to jest kolejna różnica, o której Wam powiem. Jeżeli wybieracie projekty z rynku Play and Earn czy z rynku NFT, to pierwszą rzeczą, którą trzeba sprawdzić, to czy to jest pośrednik, czy ktoś im robi dany produkt, czy mają swoich deweloperów, swoich ludzi, swoje studio gamingowe. Oni mają, dlatego są w stanie robić to tak szybko, bo ich ludzie po prostu przy tym pracują. Kolejny projekt, Real Fever. Zna ktoś? Okej, okay, to jest generalnie projekt, który wyszedł tak naprawdę z Fantazji Ligi, tak? A więc tak jak wiecie, mamy różne Fantazji Ligi, ludzie grają i na stronie UEFA, natomiast tu ma być Fantazji Liga oparta o token i oparta, słuchajcie, o coś niezmiernie ciekawego, a więc o kupowanie paczek z akcjami zawodników. No i teraz znowu ktoś mi powie, przecież ja mogę włączyć sobie YouTube'a, tak? Nagrać sobie akcję, jak gość strzela bramkę, a tu chodzi zupełnie o co innego, tak? To zostało zamknięte w takie paczki, tak jak w NBA Top Shot, też zaraz to pokażę. I ludzie te paczki kupują. Taka paczka kosztowała, nie pamiętam, 15 chyba dolarów, czy... Różnie. Natomiast tam trzeba mieć szczęście. No i powiedzmy, ja kupiłem tych paczek 50 i trafiłem 3, gdzie byli zawodnicy między 5 a 10 tysięcy dolarów. Ale to jest szczęście, to jest fart. Natomiast w NFT jest niesamowite to, że jeżeli chcemy grać w jakąś grę i czy to będzie gra sportowa, czy nie, i kupimy dane paczki, to każdy ma praktycznie równe szanse. Są ludzie, którzy inwestowali po 30 tysięcy i de facto, biorąc pod uwagę statystykę, jak więcej inwestuje, powinien trafić lepsze karty, nie trafią nic, a były osoby, które kupiły 2 i trafiały zawodnika za 50 tysięcy dolarów. I to jest fajne w tym całym NFT. Natomiast jeżeli chodzi, dlaczego uważam, że ten projekt może być dobry pod warunkiem, że dowiozą. Dzisiaj w Fantasy Ligę grają naprawdę kibice na całym świecie, w różnych miejscach, tak? No i znowu mamy tą samą rzecz. Grają i co mają? Sławę, tak? Wygrałem. Tam nagrody są takie, na UEFA o koszulkę dostanie. Tutaj będzie realne granie w oparciu o token.
Czyli jeżeli ktoś jest dobry, dobrze wystawia skład, tak? Będziemy grali jeden na drugiego, będziemy boostować sobie tą ligę właśnie tymi paczkami. Tak to mniej więcej wygląda. I kto ma lepszą drużynę, będzie mógł na tym zarabiać. I to jest ta różnica. Natomiast jeszcze raz powtarzam, w mojej prywatnej opinii dopiero wtedy gracz z rynku tradycyjnego tu przyjdzie, jeżeli nie będziemy tylko mówić o play and earn jako o zarabianiu, ale jeżeli będziemy pokazywać, że to jest przenoszenie wartości. Nie? Natomiast projekt jest fajny, możecie go sprawdzić. To co ceny horrendalne dla mnie w ogóle niezrozumiałe, tak? Natomiast prawda jest taka, że coś jest warte tyle, ile ktoś jest w stanie za to gdzieś tam zapłacić, tak? Bruno Fernandes, 91 tysięcy dolarów. Trafiony z paczki chyba za 15. Ktoś to trafił, tak? Cristiano Ronaldo, 30 tysięcy dolarów, tak? Drugi Cristiano Ronaldo, bo ich jest kilka, 25. No i teraz oczywiście musicie też wiedzieć, że ten świat sportu i blockchaina nie jest dla każdego, ale każdy może znaleźć swoje miejsce. Jeżeli ktoś nie jest gamerem, nie patrzy na te projekty. Niech popatrzy na to, co robi Binance i Crypto.com. Jeżeli ktoś jest gamerem, interesuje się rynkiem NFT, może warto zwrócić uwagę na to. NBA Top Shot, od tego praktycznie wszystko się zaczęło. Nie wiem, czy ktoś zna ten projekt. Ludzie kupowali paczki z akcjami zawodników. De facto bez żadnej użyteczności. Coś takiego można zgrać sobie, ktoś jest dobrym informatykiem, jest w stanie coś takiego zrobić. No ale to były NFT-ki, tak? Czyli jest własność. No i słuchajcie, to się niesamowicie rozwinęło. Amerykanie w ogóle mają tutaj hopla na punkcie tego. Praktycznie jak jest sprzedaż, to się sprzedaje w parę sekund. No i tego typu paczki, macie tutaj LeBrona, $1 milion. Coś takiego. Ja wiem, że mamy jakieś tam też cyberpunki na Ethereum, czy jakieś śmieszne kamienie, no ale tak jak widzicie w sporcie, te ceny też dochodzą do takich wycen, tak? To nie trzeba kupować kamienia, można kupić sobie coś takiego, tak? Inna paczka LeBrona, 535 tysięcy dolarów. Najnowszy projekt, który znaleźliśmy jakiś czas temu, głównie dzięki Binance'owi, dlatego że był Binance na Launchpadzie, tu chcę Wam z kolei pokazać, no bo tak naprawdę te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, one de facto nie były dedykowane dla sportowców. No bo osoba, która siedzi na stadionie, ogląda reklamy, to nie jest sportowiec. Osoba, która kupuje fan tokeny, to nie jest sportowiec. Natomiast tutaj powstał projekt. Oczywiście ja nie mówię, że on jest unikalny, że on jest super, ale chcę Wam pokazać, jak to działa. Jest aplikacja, na której kupujemy buty. Właściwie jeden wystarczy. But do biegania. To jest NFT. Tak? Kupujemy sobie takiego buta. No i teraz mamy kilka rodzajów tych butów, walker, jogger, runner, trainer, to w zależności jak chcemy się poruszać, tak? Jak ktoś chodzi tak jak ja i Mike, do 6 km, kupuje sobie tego walkera, tak? Jak ktoś jest bardziej wysportowany, porusza się 4-10, kupuje sobie tego drugiego. Wyceny tego od 10 solan. Solana teraz chyba $120, czyli między 1000 a $1200, tak? Więc to nie jest tanio. Natomiast ta aplikacja łapie niesamowity szał, dlatego że jeżeli ktoś ma tego buta i go używa, chodzi na spacer czy biega, to jest bardzo dobrze przemyślana tokenomia. Nie będę teraz tego całego omawiał, natomiast tutaj mając takiego buta, robiąc te spacery, po prostu na tym zarabiamy ich token, tak? Ale również ich token potrzebujemy do tego, żeby te buty naprawiać, ulepszać. Więc to jest coś takiego, że wprowadza rzeczywiście tych ludzi, którzy biorą czynny udział w sporcie, tak? Czy to jest fajne, czy nie, ja tego nie oceniam, natomiast chcę Wam pokazać, że tak jak tu rozmawiała koleżanka wcześniej o aplikacjach, o tym, że warto robić dobre aplikacje, to że powstają projekty, które chcą zachęcać ludzi do aktywności i oczywiście za to ich wynagradzać, ale tu warunkiem musi być przemyślana tokenomia, tak? Moim zdaniem tutaj jest, czytałem white paper parę razy, jest ten obrót tokena i wygląda to naprawdę fajnie, natomiast teraz to jest na niesamowitym wzroście, czyli to już złapało hype, nie? Więc ceny tych butów są tam gdzieś wysokie. Na koniec, słuchajcie, chciałem Wam powiedzieć o dwóch projektach, to nie jest rekomendacja, ale chciałem Wam tylko pokazać, że również w Polsce są projekty, ja wiem, że nie wszyscy lubią polskie projekty, tak? Teraz w ogóle ciężko coś w Polsce zareklamować, bo wszystko co polskie to jest złe, tak? Natomiast są w Polsce projekty, które chcą również tokenizować sport. Projekt KingChess, który został stworzony przez ludzi, którzy mają niesamowite doświadczenie, między innymi Krzysztof Stanowski, kto interesuje się sportem, to zna. Mamy tutaj również z Legii Warszawa Leśnioborskiego, tak? No i mamy Dominika. Jest to projekt, słuchajcie, oni chcą w Kongo wybudować bazę dla sportowców, dla dzieciaków. Krótko mówiąc, chcą w Kongo trenować zawodników, robić zawodników, tak to nazwijmy, jakbykolwiek to by nie brzmiało, tak? Czyli będzie cała baza, będzie boisko i oni zrobią tam szkółkę piłkarską, postawią całą infrastrukturę i będą tych młodych chłopaków szkolić. No i oczywiście są różne możliwości inwestycyjne, tak? W zależności od tego, to wszystko jest oparte o token, który zrobiła im startera, więc między innymi pan Paragraf. Natomiast to pokazuje, że również jeżeli ktoś będzie chciał zrobić jakiś biznes
No bo moim zdaniem Afryka to jest dobry generalnie kierunek, bo tam brakuje tych szkółek, tak? Musicie zresztą posłuchać wywiadów, ja nie będę opowiadał o tej całej misji tego projektu, bo jednych to przekona, drugich nie, to nie ma żadnego znaczenia. Natomiast najważniejsze jest to, że będą pojawiać się projekty, między innymi takie właśnie jak Kinchance, które właśnie poprzez blockchain, poprzez tokenizację będą pozyskiwać środki, żeby robić jakieś duże rzeczy. Oczywiście to jest projekt długoterminowy, no bo na wychowanie takiego piłkarza, no nie znajdziesz gościa takiego jak my po 40. Tak w Kongo, nie nauczysz go grać w piłkę i go nie stokenizujesz, tak? Czy ktoś tam nie zero... Ja czekam na telefon z reprezentacji. Być może taka nadejdzie. Ale z reprezentacji chyba próbowania bimbru na Podlasiu, to najprawdopodobniej tak. Natomiast... Natomiast słuchajcie, bardzo fajne to jest to, że ja śledzę cały rynek sportowy, praktycznie w każdym kraju wiem, co się dzieje, jeżeli chodzi o blockchain i sport i rzeczywiście czegoś takiego nie ma. To jest nowe i to może być bardzo ciekawe. Oczywiście tutaj też, jeżeli wejdziecie na ich stronę, jest white paper, można się zapoznać, są wyceny zawodników, tak, z czarnego lądu, którzy gdzieś tam odnieśli sukces, natomiast to jest trochę też połączone z taką akcją charytatywną, tak. Oczywiście wiadomo, że to jest biznes, też nie ma co się gdzieś oszukiwać, natomiast daję Wam tylko znać, że również w Polsce pojawiają się projekty, które również chcą właśnie tutaj wchodzić. Kolejny projekt Zetli, to jest projekt, który chce zrobić taką, słuchajcie, platformę all-in-one, a więc to ma być trochę podobne do Chiliza, ale ma być więcej gdzieś tam zastosowania. I teraz dużo rozmawiałem z CEO Zetli, bo gdzieś tam ze względu, że oboje się piłką interesujemy i pytam, skoro jest Chiliz i Socios, to po co robić taki projekt w Polsce? Ano po to, że Chiliz jest na tak wysokim poziomie, że nie pochyli się nad takimi krajami jak Łotwa, Estonia, Litwa czy nawet Polska, bo stokenizowali jeden klub. Więc na tym rynku jest jeszcze dużo miejsca, tak, na wiele projektów. I Zetli tutaj chce pójść właśnie po te, między innymi po te mniejsze kraje, tak. I tak jak widzicie, pierwsza platforma all-in-one, która będzie tworzyć unikalny ekosystem i rynek tokenów klubowych, ale również NFT-ków czy sportowych pamiątek. Natomiast mnie tutaj przyciągnęło zupełnie coś innego. Oczywiście tych zastosowań ma być dużo, ma być połączenie inwestorów, fanów sportu, federacji, sportowców. Natomiast mi się najbardziej to podoba. Zetli Memoriabia. O tym gadałem ostatnio z Krzysztofem Stanowskim, który na kawsach był na tej debacie, ale oczywiście już przy stoliku, a nie podczas ze sceny, bo jak ze sceny bym zapytał, to pewnie pocisk by jakiś poleciał, a po co mi to? No i teraz słuchajcie, tu jest prosta rzecz. Oczywiście każdy na NFT-ki patrzy różnie. Ja Wam powiem, jak ja patrzę na NFT-ki. Mam zdjęcie, jako dzieciak, zrobione na stadionie Jagiellonii. Podczas jakiegoś meczu. Z fajną flagą, której już teraz nie ma, bo Legia ją zabrała. I albo ją ma, albo ją spalili, nie wiem. Nie znam w sumie tej historii, natomiast to w ogóle jest... Jakby będziemy na afterze, to Wam opowiem. Natomiast bardzo ważne to jest to, że mam takie zdjęcie. No i ja już się wyprowadziłem od rodziców, ono gdzieś tam leży, rodzice się wyprowadzą, pewnie to pójdzie do kartonu, zostanie wyrzucone. No i teraz prosta platforma do tokenizacji, kiedy ja mogę te zdjęcie zamienić na token, i to nie chodzi o to, żeby na tym zarabiać, tak? Na jeden token, na jednym kontrakcie. I zgrać sobie na pendrive'a czy gdzieś i potem mogę swojemu przekazać. Zobacz, jak tatuś na mecze jeździł, jakie flagi wisiały, tak? I teraz to, co oni chcą stworzyć, to chcą również stworzyć market, gdzie kibice z całego świata będą mogli wystawiać swoje pamiątki. I teraz ja nie mówię, że to złapie niesamowitą wartość, ale chcę Wam pokazać, że można pewne rzeczy tokenizować nawet sobie prywatnie, i rzeczywiście może to mieć wartość dla przyszłych pokoleń, tak? Bo zdjęcie może wyblaknąć. Oczywiście ktoś powie mi, że można zdjęcie sobie zwykłe na pendrive'ie zapisać, tak? No bo można to zrobić, tak? Natomiast jeżeli to tokenizujecie, to jest właśnie unikalne, tak? Jeżeli ja zamieszczę zdjęcie z tego wystąpienia na Facebooku, 100 osób je skopiuje, tak? Te zdjęcie. 100 osób skopiuje, każdy zapisze, każdy ma. Ale jak ja zrobię sobie jedno zdjęcie, je tokenizuję, podam jaki jest adres, to nawet jak Wy zrobicie takie same zdjęcie, to wiadomo po weryfikacji kontraktu, które jest oryginalne. Więc mi to się podoba, że na przykład będą ludzie, nie wiem, z Chorwacji, z Litwy, z Ukrainy, chciałem z Rosji powiedzieć, ale oczywiście już tego nie powiem. Chociaż mistrzostwa z Rosji naprawdę niesamowicie wspominam, bo wszyscy straszyli, że tam będzie tak źle, a to był jeden z lepszych wyjazdów na reprezentację, na jakich byłem, no ale to były inne czasy, tak? Natomiast to jest niesamowite, że można stworzyć marketplace, gdzie kibice z całego świata będą mogli w postaci NFT tymi pamiątkami się po prostu wymieniać, nie? Wymieniać czy kupować. Nie wiem, byłem w Rosji, a może ktoś zrobił mi na tym stadionie fajne zdjęcie z jakąś fajną laską. Kupię za $2, tak? Takiego NFT-ka, żeby żona nie widziała. Natomiast to mi się bardzo podoba, to jest fajny produkt. Mamy oczywiście tu kilka innych, a więc tokenizacja klubów. Natomiast jeszcze raz powtarzam, żeby tego typu projekt mógł odnieść sukces, to musi zacząć od niesamowitej edukacji. Jeżeli my chcemy, żeby sport i blockchain się rozwijał, to po pierwsze musimy nauczyć kibiców, do czego to służy, a nie wychodzić od drugiej strony. I moim zdaniem tym błędem, to jest to, na co zwracałem uwagę w Chilizie, będąc ambasadorem, to jest to, że oni wychodzą od strony klubu.
Oni chcą uczyć klub. Trzeba edukować kibiców, edukować klub i wtedy to wszystko ma sens. Jeżeli zabraknie tej edukacji, no to nic tutaj, słuchajcie, nie będzie. Kończąc, słuchajcie, w mojej prywatnej opinii, tak jak zauważyliście, naprawdę wielu gigantów w sport inwestuje i tak naprawdę każdy jest w stanie na tym sportowym rynku znaleźć swoje miejsce. Uważam, że to będzie trend na najbliższe lata i tak jak mówię, uważam, że branża sportowa odpłaci się rynkowi krypto naprawdę dużym kapitałem. Mam nadzieję, że było wartościowo. Dziękuję. No i tak teraz się zastanawiam, czy jak padało słowo klucz, to powinienem ocenzurować, bo jak to na kanale zobaczy później 60 tysięcy osób, to Maciek na kryptowersie w kinotece, to już może czekać delegacja na ciebie. I na końcu, poza tym, że dziękuję wam za oglądanie, jeżeli możecie, to dajcie łapki w górę. Pragnę tylko dodać, że kolejny Kryptostok już 6 maja. Na tym Kryptostoku, z takich insight info, które mogę wam powiedzieć, prelekcję wygłosić ma Szymon z projektu HashUp. Zobaczymy, kto jeszcze. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Nie trzeba żadnych biletów, nie trzeba się zapisywać. Po prostu przychodźcie. Cześć!